Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy czerwoną kapustę na ciepło. Jest to bardzo smaczny dodatek do dań mięsnych. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tej kapusty. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Główkę czerwonej kapusty należy poszatkować i włożymy ją do większego garnka. Do poszatkowanej kapusty dodaję łyżeczkę soli, do tego pół litra wody, dwa liście laurowe, kilka kulek pieprzu i trzy kulki ziela angielskiego. I gotujemy na małym ogniu do miękkości. Kapustę gotujemy pod przykrycie. Na patelnię przekładamy drobno pokrojoną cebulę, kawałek drobno pokrojonego boczku i kawałek kiełbasy. Podsmażamy wszystko na złoto na odrobinę oleju. Przyprawiamy solą i pieprzem. Kapusta już jest miękka, tych płynów mało zostało, prawie odparowały. Kapustę teraz podgrzewam na bardzo małym ogniu. Dodajemy do niej podsmażoną kiełbasę z cebulą i boczkiem. Może być nawet sama podsmażona cebula. Jednak ja lubię z tym boczkiem i kiełbaską. Do tego jedna łyżka cukru, sól do smaku i pieprz. Do tego może być ocet. Ocet jabłkowy lub sok z cytryny. Dwie łyżki octu jabłkowego. Teraz zwiększamy gaz. Kapustę należy podsmażyć do momentu, aż płyny całkowicie odparują. Tu jeszcze trochę jest na dnie, tak więc odparujemy te płyny. Co jakiś czas mieszamy. Gaz zakręcam. Kapusta jest gotowa. Tak przygotowaną kapustę na ciepło podajemy do smażonych mięs i nie tylko. Jest naprawdę wspaniała. Kapusta czerwona na ciepło jest bardzo smacznym dodatkiem do dań mięsnych. Ja bardzo ją lubię z dodatkiem i boczku, i kiełbasy, i cebuli. Można również przygotować ją z samą cebulą podsmażaną. Już spróbujemy. Kapusta czerwona na ciepło jest bardzo, bardzo smaczna. Smak słodko-winny, do tego kiełbaska, boczek, cebula, to wszystko jest wyczuwalne. Pyszny dodatek. Polecam Państwu przepis właśnie na taką kapustę, jak ja przygotowuję. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.